Mamy tutaj układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Wiemy już, jak taki układ równań rozwiązać. Znamy z innych filmów różne sposoby, na przykład przez podstawianie albo przez eliminację. Wystarczy, że dodamy do siebie te równania stronami. Dodamy lewe strony i dodamy prawe strony. 2s minus 2s się skróci. Może rozwiążmy ten układ w ten sposób. Dodajmy lewe strony, 2s minus 2s się skróci, minus 5t plus 4t to minus t równa się, dodajemy 7 i minus 6, otrzymujemy 1. Minus t równa się 1, albo t równa się minus 1. I jeżeli t równa się minus 1, to podstawiając do pierwszego równania, możemy podstawić do dowolnego z nich, otrzymujemy 2s minus 5 razy minus 1 to plus 5. Równa się 7. Takie równanie można rozwiązać w pamięci. 2s musi się równać 2, czyli s musi się równać 1. 2 razy 1 plus 5 to 7. s równa się 1. Nie było to skomplikowane, ale w tym filmie ten sam układ równań przedstawimy jako równanie macierzowe i rozwiążemy je za pomocą macierzy odwrotnej. I tu ostrzeżenie, będzie to sposób bardziej skomplikowany i bardziej czasochłonny. I pewnie zapytacie, po co w takim razie go stosować, ale jego wartość i znaczenie pojawia się w dosyć oczywisty sposób w informatyce i w programowaniu, na przykład wtedy, kiedy musimy rozwiązać dużo bardzo podobnych układów równań. Powiedzmy, że lewe strony równań pozostają bez zmian, a prawe ciągle się zmieniają. Tak się zdarza na przykład w programowaniu gier wideo. Ale też w wielu innych problemach, które rozwiązujemy za pomocą komputerów. Generalnie, macierze i działania na macierzach bardzo przydają się w programowaniu i w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych. Przy pomocy macierzy można w przejrzysty sposób opisać wiele problemów matematycznych. Macierze są też bardzo przydatne przy opisywaniu i porządkowaniu zbiorów z danymi. Zobaczycie, że w końcu macierze Wam się spodobają i przekonacie się, że są bardzo przydatne. Pierwsza ważna rzecz jest taka: że taki układ równań można przedstawić za pomocą równania macierzowego. Zaczniemy od przepisania współczynników przy niewiadomych 2, minus 5, minus 2 i 4 i to pomnożymy razy wektor kolumnowy zmiennych s i t i to się równa wektorowi kolumnowemu stałych 7 minus 6. To równanie macierzowe oznacza dokładnie to samo, co ten układ równań. Są to dwa różne sposoby na opisanie tych samych zależności pomiędzy zmiennymi s i t. Jeżeli nie jesteście do końca przekonani, to wykonajcie mnożenie po lewej stronie równania i zastanówcie się, którym wyrazom po prawej stronie musi się równać to, co otrzymamy po lewej. Przekonacie się, że ten wyraz równy jest ten wiersz razy ta kolumna, czyli 2 razy s plus. Minus 5 razy t, czyli minus 5 razy t. Musi się równać pierwszemu wyrazowi wektora po prawej stronie równania. Równa się 7. Pierwszy wiersz i pierwsza kolumna, czyli iloczyn skalarny. Jeżeli nie wiecie, co to jest iloczyn skalarny, to się nie przejmujcie. Wytłumaczone jest to w innych filmach. Dla pierwszego wiersza pierwszy wyraz razy pierwszy wyraz, plus drugi wyraz razy drugi wyraz. Równa się 7. I otrzymaliśmy takie samo równanie, jak pierwsze równanie w układzie równań. Dla drugiego wiersza w analogiczny sposób otrzymamy drugie równanie układu minus 2 razy s, minus 2s, plus 4 razy t. Równe jest minus 6. Mam nadzieję, że widzicie, że te dwa sposoby zapisu przedstawiają dokładnie tę samą informację. Ale możemy zapisać ten sam układ równań w jeszcze inny sposób. Jeżeli w układzie równań zamienimy miejscami pierwsze i drugie równanie, to oczywiście niczego to nie zmieni. Będzie to ciągle ten sam układ równań. Gdybyśmy chcieli teraz zbudować odpowiadające takiemu układowi równanie macierzowe, to w macierzy współczynników zamienimy miejscami pierwszy wiersz z drugim, wektor zmiennych zostawimy bez zmian, zmienne s i t są rozstawione w układzie tak, jak były, i w wektorze stałych po prawej stronie również zamienimy pierwszy wiersz z drugim. Możecie dla wprawy zapisać teraz równanie macierzowe dla takiego układu równań. Tu będzie minus 2. 4, tutaj 2, minus 5 i tu minus 6, 7. Rozwiążmy teraz to równanie macierzowe. Oznaczmy tę macierz jako macierz A. To jest wektor kolumnowy. Oznaczmy go przez x ze strzałką, jak dla wektora. A ten wektor kolumnowy po prawej stronie możemy oznaczyć jako b. Macierz A razy wektor kolumnowy x równa się wektor kolumnowy b. Zapiszmy to jeszcze raz. Macierz A. RAZY wektor kolumnowy x równa się wektor kolumnowy b. Tak wygląda równanie macierzowe. Co do zastosowań, to zanim dotrzecie do programowania i opisów matematycznych grafiki komputerowej, spotkacie mnóstwo takich równań w fizyce, kiedy fizycy opisują na ogólnym poziomie jakieś zjawiska, na tyle ogólnym, często, że mogą nawet nie być zdefiniowane wymiary macierzy A czy wektora x. Im wyższa matematyka, czy w ogóle im wyższa nauka, tym więcej zastosowań równań macierzowych. Zastanówmy się, jak rozwiązać takie równanie. Widzieliśmy już we wcześniejszych filmach, że jeżeli macierz A jest odwracalna, jeżeli istnieje do niej macierz odwrotna i jeżeli pomnożymy ją razy macierz A, to otrzymamy macierz jednostkową. Co się w takim razie stanie, jeżeli pomnożymy obydwie strony tego równania razy macierz odwrotną do A? Pamiętajcie, że kiedy mnożymy macierze, kolejność ma znaczenie. Pomnóżmy zatem macierz odwrotną do a razy lewą i prawą stronę równania. Czyli a do minus pierwszej razy a razy x równa się a do minus pierwszej. Macierz odwrotna do a musi być z lewej strony mnożonych wyrażeń, zarówno tu, jak i tu. Razy wektor kolumnowy b. I jest to interesujące, bo właśnie powiedzieliśmy, że a do minus pierwszej razy a, pod warunkiem, że istnieje macierz odwrotna do a, równe jest macierzy jednostkowej. Czyli macierz jednostkowa razy wektor kolumnowy x równa się macierz odwrotna do a razy wektor b. Co to oznacza i jak to zinterpretować? Macierz jednostkowa. Razy jakaś inna macierz, w tym przypadku razy wektor kolumnowy, razy macierz o wymiarach 2 na 1, równa się ta inna macierz, czyli i razy x równa się x. Zapiszmy w takim razie to równanie w jeszcze prostszej postaci. Wektor kolumnowy x równy jest macierz odwrotna do a razy wektor kolumnowy b. I jest to bardzo ciekawy wynik, bo mimo, że może nastręczać pewnych kłopotów wyznaczenie macierzy odwrotnej do macierzy A, to kiedy już to się uda, możemy dowoli zamieniać wyrazy wektora B. Wyrazy tego wektora to 7 i -6, ale łatwo je wymieniać na dowolne inne. I na przykład w programie komputerowym mnożymy w takiej procedurze kolejne wektory przez tę samą macierz. Zakończmy ten film taką ogólną postacią rozwiązania, a w następnym filmie wyznaczymy macierz odwrotną do A i przy jej pomocy wyznaczymy rozwiązanie, czyli wektor X.